11 tom, 7 marca 1915. Ogromne grzechy świata, a tym bardziej grzechy Kościoła, wyrywają kary, które są oczyszczeniem. Myśl o karach i o tym, że mogłabym je podsycić, wychodząc sama z mojego stanu, przeszywała moje serce. Spowiednik nadal źle się czuł. Modliłam się i płakałam, i nie mogłam się zdecydować. Błogosławiony Jezus niespodziewanie przychodził i odchodził, i zostawiał mnie wolną. W końcu, ogarnięty litością, przyszedł i mi współczuł, i dotykając mnie czule, powiedział do mnie: córko moja, twoja wytrwałość mnie pokonuje. Miłość i modlitwa związują mnie i niemal toczą ze mną walkę. Dlatego przyszedłem, aby pobyć trochę z tobą, gdyż nie mogę już dłużej wytrzymać. Biedna córko, nie płacz. Jestem tutaj cały dla ciebie. Cierpliwości, odwagi, nie załamuj się. Gdybyś tylko wiedziała, jak bardzo cierpię, gdy muszę karać ludzi. Ale niewdzięczność stworzeń, ich ogromne grzechy, niewiara oraz chęć rzucenia mi niemal wyzwania zmuszają mnie do tego. Ale to jeszcze nic. Gdybym ci powiedział o ludziach Kościoła, ile świętokradztw, ile buntów, ilu z nich udaje, że są moimi synami, a są moimi zaciekłymi wrogami. Ci fałszywi synowie są uzurpatorami, są chciwi i niewierzący. Ich serca są ściekiem wad. Ci synowie w pierwszej kolejności wypowiedzą wojnę Kościołowi i będą próbowali zabić własną matkę. Och, jakże wielu wychodzi już na scenę. Teraz jest wojna między rządami. Wkrótce będą walczyć z Kościołem, a największymi wrogami będą jego własne dzieci. Moje serce jest rozdarte z bólu. Mimo to pozwolę, żeby przeszła ta burza, a oblicze ziemi i kościołów zostanie obmyte krwią tych, którzy je zbrukali i skazili. Ty też przyłącz się do mojego bólu, módl się i miej cierpliwość, widząc, jak przechodzi ta burza. Ale któż mógłby opisać moją mękę? Czułam się bardziej martwa niż żywa. Niech zawsze będzie błogosławiony Jezus i zawsze spełnia się Jego święta wola. Fiat.